Siema, siema, z tej strony Pros i Pros. Dzisiaj testujemy nowy hangar na targówku w Bawie. I będzie się działo, także sprawdźcie. Śmigamy do środka. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Lecimy z tym. Szybka zmiana stylówki. No i pyk. Wszystko gotowe, lecimy. Pamiętacie tego byka z Szwajcarii? Tak. To on zrobił to ujęcie, sprawdźcie. Dobre, nie? Wiesz, o które ujęcie mi chodzi? Tak, 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 pamiętam, no. Chyba. Ciekawe, czy myśliłem. Właśnie tyle tych ujęć zajebistych było. Serio, ja czekaj. Gogra. Dokładnie. Jeszcze były z a wy, Prozego, zobaczycie u mnie na blogu 646 jakoś na jesień, bo akurat wtedy redukuję stamtąd vlogi, więc... Sprawdźcie to. Sprawdźcie. A i sprawdźcie vloga Marcina. Trochę się dzieje, no. Dobra robota. Obok mnie jest król i królowa parków, trampolin, testów i aquaparków. Wieża bike parków, nie wiem, snow parków. Generalnie królowa wszystkiego. Królowa 50-50 na snow parkach. Ale ogólnie tak to ja, cześć. Tak jest. Możecie sprawdzić ich kanały. Tu. Dużo tego już się zrobiło. Tak. Zapraszam! Idę zrobić miniaturę. Dobra. Nie było Andrzeja, bo Andrzej jak zwykle coś nagrywa. No ale nic. Nasza przygoda tutaj powoli dobiega końca, gdyż jesteśmy już zdechli na amen. No i przenieśmy się może teraz do miejsca, w którym będziemy lekko odświeżeni i opowiem wam o moich tam pierwszych wrażeniach, jeśli chodzi o ten park. No i jesteśmy, moi drodzy, moi mili. Chcieliśmy nagrać w jakimś pomieszczeniu, które było niestety za ciemne. Nie nadawało się do nagrywania, więc nagrywam właśnie z samochodu. A więc, moi drodzy, jeśli chodzi o nowy hangar, miejsce jest na pewno super dla osób, które szukają rozrywki nie tylko jeśli chodzi o trampoliny, ale też o różne formy aktywności typu ścianka wspinaczkowa, coś a la crossfit, parkour, co tam jeszcze było? Zjeżdżalnie. Jeśli chcecie poskakać typowo na trampolinach, to polecam inny hangar, ten większy. Nie wiem, w którym jest miejscu, bo nie jestem z Wawy, ale tam jest typowo park trampolin, a ten park uznałbym jako park rozrywki. Na koniec pocykaliśmy jeszcze z Marcinem kilka fotosów, więc możecie sprawdzić je tutaj i tutaj. Chciałem jeszcze podziękować pani operator, która dzisiaj rewelacyjnie się sprawdziła. Możecie sprawdzić jej Instagram tutaj. Wracamy właśnie do Trójmiasta i szykujemy się na kolejnego tripa. Jutro jedziemy do Czech. Także jeśli wam się podobała ta relacja, oczywiście zostawcie łapy w górę. Jak macie jakieś pytania, albo jak nie macie pytań, ale chcielibyście skomentować ten klip, to śmiało.
piszcie w komentarzach i zostawcie suba, jeśli chcecie być na bieżąco z klipami, które robię. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pozdrawiam.